No tutaj sala była bardzo zadowolona, bo akurat z gry pojedynczej męskiej odpadło właściwie w tym samym czasie dwóch Duńczyków. Togersen i niespecjalnie lubiany, a przez pana Jana Wolańczyka to już na pewno nielubiany Jesper Toft. Nielubiany dlatego, bo się nieelegancko zachowywał. Może nie w kategoriach, że nielubiony, ale ewidentnie nie budzący sympatii. Tak, no to jest zawodnik, który no właśnie zachowywał się może mało elegancko, także tutaj nikt za nim płakać raczej nie będzie. A za to bardzo dobrych dwóch zawodników przeszło do rundy dalszych, bo to jeden to jest zawodnik irlandzki z korzeniami wietnamskimi, Nguyen, i drugi to zawodnik belgijski o takim włosko brzmiącym nazwisku Karadzi. Także no tak to już jest. Zresztą tutaj jeden Francuz też jest Rossi, proszę Państwa. Taki jak taki motocyklista znany. Także te nazwiska się jakoś tam mieszają, ale Francja to gdzieś tam się styka z tymi Włochami, także to nie problem mieć takie nazwisko mieszkając we Francji, prawda? No tak, proszę pana. No i co mamy? No jak na razie jest taki wyrównany pojedynek, mimo że Francuzi prowadzą 6-4. To Francuzi tu są parą rozstawioną, ale no to nasza para też była rozstawiona, dodam. Ale Francuzi są rozstawieni tak jak nasi, też 5-8, także teoretycznie to oni są faworytami. Tu powiemy tylko, że na korcie obok jest też francuski zawodnik André Merkl, który gra z Danilo Bocniukiem i pierwszy set wygrał Francuz 21-11, w drugim jak na razie jest remis 9-9, ale podobnie było w pierwszym secie, tam na przerwę było 11-10 dla Francuza, a później już punkty zdobywał głównie Francuz. Tak, przelecimy się po kortach, na korcie numer 6 Niemcy w grze podwójnie wygrywają z Francuzami. Tak, to Fischer-Gralman to też nam znana para. A po stronie francuskiej gra Adam Kerwej, Niemcy, tak, tu 11-6 prowadzą. Znana nam para z czego? Z Polish Widow. Tak. Na korcie numer 4 Turczynki i Białorusinki niestety wygrywają Turczynki, bo jednak kibicujemy drużynie Białorusi, bo bardzo ładnie zagrała mecz w fazie grupowej. Tak. A poza tym trenerką Białorusi jest znana z polskich wojsk badmintonowych Grata Czerniowska. Tu na korcie 2 Bośni próbuje walczyć z Merkl, jest 10-10, w drugim secie pierwszego przegrał. Kort pierwszy widzimy, co się dzieje? Co się dzieje pierwsze 10-5 dla Francuzów? Tak, od razu dobry atak, taki płaski. Gdzie Francuzi przegrali, z Poluda i przegrali tutaj, tak, przegrali u nas na Polish Winner z Beranem i z Czechami, tak. Oraz na korcie numer 3 od Holenderki wygrywają z Niemkami. Schreiber i Lisson przegrywają. Jest 18-16, 15 w trzecim secie. I na korcie 16, numer 5 Turczynki. Pierwszy set wygrały 23-21, a w drugim przegrywają 11-5, proszę pana, Turczynki ze Szwedkami, także. Także tam to jest wynik otwarty jak najbardziej. O, sędzia tutaj z kortu obok musiał powiedz, bo jeszcze tu belotek. A bo oni mają na kartki lotki, zadają im jeden. Tak. Powiedz za nim Mark Fanon. Sprawdzić go. Co on robi? Czy on tam sobie nie wynosi tych lotek? Lotki to chodliwy towar, proszę pana. Tak, no, bardzo możliwe. Taki latający nawet. Nie chodliwy, tylko lotliwy towar chyba. Atak dobry. Dobry atak Stoluda w środek i nie byli w stanie tu Francuzi nic z tym zrobić. I mają 8 punkt Anglicy, także tu trochę zaczęli inaczej grać. I atak znowu. Płaskie zagranie w poprzek siatki. Dobra obrona, taki wyrzut na koniec boiska i to po przekątnej
A, chciał tak ją lekko zrzucić, trącić tylko, żeby spadła tuż za siatkę. No, co spadła, ale przed siatkę. Siatki może i dotknęła, ale nie po tej stronie. I co, 9. punkt dla Anglików. A oni już tak prowadzili Francuzi. No, ale się takie prezenty robią. No to cóż. A my jeszcze musimy, ekipa telewizyjna zostaje dzisiaj po meczach, bo będzie kręciła reklamówkę ze zwiastun mistrzostw. A? Tak, z kim będzie kręciła, proszę pana? Z zawodnikami. A, bo to będzie inna reklamówka. Tylko z lotką i z nogami. Reżyser na akcji. No, reżyser taki, no, ale teraz bardzo dobra wymiana. I bardzo tutaj dobre takie przytomne zagranie Stolwooda, bo grał właśnie, będąc w takim przychiadzie, grał nad głową, wszystko forehandem, także no tak zgodnie ze sztuką, jak to w devlu, i wtedy można sporo zagrać. No ale tutaj go zaskoczył odbiorem Rzikely, także... Dopiero to mi dotarło, że za chwilę będziemy mieli ostatnich uczestników polskich na tym turnieju. Tak, jeszcze jedną parę mamy. Wcale mi do śmiechu nie jest. I atak długi, tu sędzia pokazuje, że nie widział, gdyż był zasłonięty przez zawodnika francuskiego. I to wszystko przez ten daszek Markowi. I sędzia prowadzący zarządził powtórkę w takim wypadku. I serw był dokładnie w to samo miejsce, czyli też tak do środka długi. Dobrze. I co? I mamy 11-14. No tutaj Gupta oczywiście idzie, że no jak to tam, serw za wysoki, no ale no to tak już jest. Ale tak patrzę na nasze dziewczyny, na drabinkę, które za chwilę wyjdą, to panie Piotrze, turczynki są rozstawione z numerem 1 i wie pan, że one ten rozstawienie to potwierdza, bo one leją wszystko. Co, turczynki, tak? Ercetin Inzi. A właśnie, to są te, które właśnie pokonały Białoruś na tym przeciwko. I na nie wpada, jeżeli wygra, to na nie wpada Wiktoria Domczyńska i Aleksandra Goszczyńska w ćwierćfinale. No ale co, no. Wszyscy są do grania, proszę pana. Najpierw trzeba wygrać z Molly Chapman i Freją. Czyli z Anglikami, tak. Ale się machnęli teraz obaj. Jeden i drugi myślał, że tą lotkę zgarnia, i jeden i drugi się myli i nie zgarnia. A to widzę, że Merkel jest jakiś taki rozgoryczony, a to dlatego, że w secie drugim prowadzi Bośniak i Bośniak prowadzi 19-12. No. Tu Merkel też tak właśnie patrzy płaczliwym wzrokiem w kierunku swoich trenerów. Bośniak kolejny bardzo dobry atak zrobił wzdłuż linii i ma lotkę startową. Ja myślę, że Merkel uwierzył 2 tygodnie temu podczas Dutch Junior, że już jest mistrzem Europy i że się wszyscy też położą no przed nim. I tak koniec, jest. Egzekucja. Tak jest. I jest 1-1 tam meczu obok. A u nas wracamy, jest 16-13 dla Francuzów, także po 14-12 teraz 14 punkt zdobywają. A ja chciałem ci powiedzieć jeszcze, Anglicy, co Marinok i Petkow, myślałem, że to Rosjanie, że może jeszcze kilku, że jeszcze jedna para duńska odpadnie. Debel Hightowerów. Nie, bo Eriksen jest, to jest znakomity. A Paweł Eriksen, tak. Znakomity. On w mixie bardzo pięknie gra, prawda? No i tu w mixie to oni są pretendentem, proszę pana. Bardzo taki zdyscyplinowany mix. No to będzie fajnie. Nie, to ja... Zapraszam tutaj... Państwa jutro na godzinę 10 widzów telewizji regionalnej oraz widzów kanału YouTube'owego Badminton Mobile. Będzie to transmisja od godziny 10, ćwierćfinał. Oraz od 16 będziemy mieli półfinały. 5 meczów rano i 5 meczów po. Ono widzi. Zostało nam tylko 15 meczów do komentowania. Po komentowaniu 4657 meczu zostało nam tylko 15 meczów. No to luzik. Tak. Bardzo żałuję, że nie złożyliśmy tego do rekordu Guinnessa. Byśmy wygrali. No i dobry atak Francuza. Byśmy wygrali. Byśmy byli zapisani. Wie pan, jak może gdzieś tam na przykład w Chinach już taka była transmisja? Wie pan. Nie była. Z 200 kortów na jakiejś hali, gdzie było coś. I oni to... Chyba raczej Lindan po tych, w tych 200 kortach grał z każdym i jako symultanę badmintonową. Na boisku numer 6 się coś
Panowie medycy są schowani za tym przepierzeniem. Czyli niewidoczni po prostu. A u nas skończył się pierwszy set, tak trochę tutaj my przysnęliśmy chyba, proszę pana, i 21-16 pierwszy set, no ja wygrali. Ja się chyba wylogowałem trochę, muszę chyba poprosić pana Dawida Białego o zmianę taktyczną. No, jak pan sobie życzy, proszę pana. Nie chce pan naszych dziewczyn? Ja akurat nie myślę, że jednak, jak są, jak grają Polacy, pan cały czas mnie zagaduje, nie pozwala pan... To ja bardzo przepraszam. Pan cały czas. Ja bardzo przepraszam, no ale to czasem jest takie, wie pan. No, a w związku, samo z, się w związku z tym, że ja też będę chciał krzyczeć, to będziemy krzyczeli razem. Nie. Ja myślę, że najmniej ja bym chciał zobaczyć sobie spokojnie. Pan Dawid będzie pana zagadywał. Ja rozumiem, proszę pana. No dobrze, no. Możemy tak zrobić, panie Marku. Ja się z państwem żegnam widzów telewizji regionalnej oraz kanału YouTube'owego Badminton Lobby. Jutro się z państwem spotkam. Marek Rabatka, dziękuję bardzo za cały dzień. No, dziękuję, panie Marku, za wspólną tutaj posiadówkę, że tak powiem. Dzięki bardzo. Pan odpoczywa. No i co, Marek nas zostawił. My tutaj zobaczmy, co się dzieje u nas. U nas jest teraz wyrównany stan, 1-1, set drugi się zaczął. No Francuzi znowu zaatakowali właściwie od początku. A na skorcie obok, gdzie gra Bosniuk i Merkel, och, Bosniuk teraz się gdzieś poślizg znowu, coś mu odjechała noga i nie mógł już dobiec do lotki. Został, jak to się mówi, w blokach i oby mu się nic nie stało w nogę, bo to łatwo o kontuzję w takim wypadku. Coś tam utyka. No. Lepiej, żeby nie. No i co jest u nas? I tak, taki dobry atak, płaska taka teraz gra była. Taka książkowa, deblowa gra, rzekłbym. I Riquel to przejmuje i mamy punkt kolejny dla Francji. 3-2. Obok mnie już... siada Dawid Biały, który tutaj jest speakerem. Witaj, Dawidzie. Tak jest, witam raz jeszcze, bardzo serdecznie. Jak tam sytuacja na korcie? No sytuacja na korcie jest taka, proszę pana, że zespół Francji pierwszy set wygrał, a obecnie jest 3-3. To jednak są lepiej trochę ułożonym zespołem niż Anglicy. Anglicy popełniają zbyt wiele błędów i nie obstawiam chyba trzeciego seta, co może i dobrze, bo wcześniej nasze dziewczyny wyjdą grać, choć teraz był atak. No i po co on tu jeszcze dyskutuje z sędzią, skoro pan Marek pokazał, że boisko? A to jest i tak nic z tymi dyskusjami. Marek na pewno jest niezruszony. Na drugim korcie Arno Merkel, ten to dopiero dyskutuje. No ale na razie tego tam Bosniuk trochę przymknął, bo drugi set po prostu wygrał i to proszę pana do 12, także było dość... Ale w trzecim odzyskuje Merkel inicjatywę. No myślę, że on tutaj powoli staje się faworytem, bo wiemy o tym, że nie ma Jana Laudy, nie ma teraz już Jespera Tofta, a to jest człowiek sklasyfikowany z numerem 3-4, rozstawiony, więc myślę, że duże szanse są tutaj na to, tak, że ale Bosniuk gra, na daleko pan. Zobaczymy. Bosniuk gra naprawdę dobre zawody, to nie jest tak. Choć Merkel powinien to mimo wszystko... przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. A ten drugi set mu wyraźnie... Ależ teraz piękny był odbiór tutaj Francuzów, ale spodziewał się tego Stalwood i chwycił gdzieś tą lotkę. Stalwood ma troszeczkę pecha do tych późnych meczów. Pamiętam bodajże wczoraj albo przedwczoraj wychodził na ostatni mecz dnia. I widać było, że nie jest zbyt zadowolony z tego, że grać musi właśnie w ostatnim meczu dnia. Teraz również trafił na jedno z ostatnich spotkań. No ale zobaczymy. Być może już później, za chwileczkę nie będzie miał tego problemu, bo odpadną po prostu zawodnicy angielscy. No to prawda.
On chyba w Michcie też już odpadł, coś mi się wydaje. Tutaj grał obok Michsta i... Ale tu mogę się mylić. No oczywiście, to wie pan, panie Dawidzie, no zaskok jest taki, że dwóch Duńczyków już nie gra, proszę pana, singlista. No, bardzo nas to cieszy, bo prawda jest taka, że nawet, ja jak Duńczycy wygrywają, to jest nudno po prostu. Także lubimy, kiedy Duńczycy przegrywają swoje mecze. Rzut oka na to, co dzieje się na korcie. 7-6, teraz kolejny punkcik i mamy w tym momencie remis. Wyrównują stan tego spotkania panowie z Wielkiej Brytanii, Gupta Stallwood. Gupta to skąd takie nazwisko? Takie troszkę indyjskie bardziej. Nie, prawda? Też no ale tak wiemy o tym, że potężna ilość imigrantów z Środkowej Azji, środkowo-południowej właściwie Azji, w Wielkiej Brytanii, tak więc no, nie jest to... Nie mówi o tych imigrantach, bo ich teraz jest tyle, wie pan. Tak jest, temat, taki, temat którego zdecydowanie powinniśmy unikać, aczkolwiek pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy przyjechali tutaj też reprezentanci Anglii, również było bardzo, bardzo dużo takich nazwisk brzmiących troszkę tak indyjsko, pakistańsko, ale tam się gra w badmintona troszeczkę, więc nie jest to duże zdziwienie. 9-8. Serwują Francuzi. No i tutaj agresywnie. Ale bez dużego efektu jak na razie ze strony angielskiej. Tak, no znakomita obrona francuska, no to sięgną. Teraz bardzo, bardzo, bardzo fajna ta wymiana była i taka długa i były smecze i była obrona. No to wszystko to, co powinno być właśnie w grach podwójnych męskich. Czyli siła, szybkość, tak, tak. O to chodzi w badmintonie. Tak jest, no ale bardzo mocne smecze ze strony angielskiej. No i wydawałoby się, że to musi się zakończyć punktem dla Anglików, a tymczasem nie. Francuzi naprawdę świetnie, świetnie ustawiona defensywa i myślę, że to jest coś, co trzeba bardzo docenić. Z reguły patrzy się na atak, to atak jest na pierwszym planie, a czasem również defensywę również docenić musimy i to docenić musimy bardzo głośno i wyraźnie. No i widzi pan, a na korcie obok jest 11-9 dla Merkla, czyli tradycyjnie, bo on za każdym razem na przerwę schodził z małą przewagą. On sobie chyba lubi długie mecze pograć, bo z tego co kojarzę, to chyba większość jego meczów to były trzy setówki, bez względu na to, czy grał z jakimś kelnerem całkowitym, czy też grał z faworytem. Oczywiście nic nie mamy do kelnerów, żeby było jasne. Także jak ktoś nas słucha i jest jakiś związek z tym zawodem, to tylko pozdrawiamy i... Tak, no szkoda, że nie było tutaj reprezentacji San Marino, bo słyszałem, że właśnie na przykład w San Marino bardzo często kelnerzy grają jako reprezentanci tego kraju. Piłkę nożną, proszę pana, tam grają kelnerzy. A w badmintona może też grają. Włosi całkiem nieźle się prezentują tutaj, więc... No już nie, bo chyba odpadł. Nie, nie odpadł. Najlepszy Włoch. Rosji odpadł? Tak? Rosji to jest Francuz, który tu, proszę ale pana, gra przed nami. Był jeszcze drugi też taki. Tak, ale on ma takie nazwy, może pan sprawdzić, jak sprawdzimy, to... sprawdzimy to na pewno z całą pewnością za chwileczkę. Nie, już odpadł. Odpadł ten odpadł singlista, który bardzo dobrze spisywał się w pierwszym dniu zawodów i zwyciężył grę singlową przeciwko reprezentacji Danii. Ale mu teraz Wikel przeciął to takie podanie. Fantastyczne zagranie to było, naprawdę. O, tu widzimy zawodniczki. Biało. Nie, to były Bułgarki. O, tak, to oni mają takie dresy. 12-9. Troszeczkę wzrasta znów prowadzenie reprezentacji Francji. O, Caponio, proszę pana. Tak Fabio jest, Caponio. Przegrał tak z Johnny Torjussenem. Także wie pan. O nim właśnie mówiłem. Fabio Caponio to jest ten człowiek, który zwyciężył w pierwszym dniu. Więcej już Włochów nie ma chyba w tym turnieju. Był jeszcze jeden. Muszę go tam gdzieś poszukać i znaleźć. Proszę pana, chyba się pan myli. Ja panu teraz tu powiem. Normalnie tutaj to zaczyna się robić rywalizacja. Tutaj również wśród Enrico Baroni jeszcze był, ale Enrico Baroni, proszę pana, przegrał w grze singlowej. Jak również przegrał grze już deblowej. Także już chyba Włochów już więcej nie ma, proszę. No dobrze. Przyznam rację, aczkolwiek muszę się odpić w przyszłości. Nie ma innej opcji.
Nie, to Capogno był tym takim, tak jest. Tym wybijającym się zawodnikiem włoskim. Rzeczywiście jak na włoski team, to był zawodnik taki prezentujący wyższy poziom. No ale no cóż, no już doszedł do takiej rundy, gdzie są zawodnicy, którzy prezentują jeszcze wyższy poziom. No, zdecydowanie. Ciężko tak wygrywać z nimi. Ale tutaj pojawił się ciekawy wątek odpadających zawodników. Oj, Merck teraz się myli. Jeszcze po 14 mówił o meczu obok. A u nas wróciło do normy 15-10, czyli znowu przewaga drużyny francuskiej jest tu. Oj, super odbiór. Super szybki, szybkie wejście na siatkę, zbicie w róg. No, naprawdę bardzo szybko trzeba zareagować, bo inaczej to już no nie ma jak dogonić tej lotki. Mówiliśmy troszeczkę o odpadających zawodnikach duńskich, m.in. Jesper Toft oczywiście, którego przed momentem oglądaliśmy na korcie telewizyjnym. No i ci z Państwa, którzy liczą na kolejne odpadnięcie w wykonaniu Duńczyków, no to mogą się srodze zawieść, dlatego że na korcie czwartym bardzo, bardzo dobry mecz w wykonaniu dwójki Eriksen-Togersen. Tam przeciwnikami są Rosjanie, Marinov-Petkov. No i tutaj Duńczycy wygrywają zdecydowanie pierwszego seta 21-10, a 7-0 już w drugim secie. Błyskawicznie sobie radzą na czwartym korcie zawodnicy reprezentacji Danii. A my patrzymy dalej na to, co dzieje się tutaj na korcie pierwszym. 17-11, 6-punktowe prowadzenie Francji. No i wszystko wskazuje na to, że w dwóch setach zamknie się ten pojedynek. Oczywiście teraz serwują również Francuzi. No tym razem niezła akcja w wykonaniu Brytyjczyków. Zmniejszone troszeczkę prowadzenie do 5 punktów, ale to wciąż jest spora przewaga na tym etapie seta. Jeszcze tylko 4 punkty muszą zdobyć zawodnicy francuscy, aby tutaj spokojnie awansować do ćwierćfinału. Przypominamy raz jeszcze, jutro ćwierćfinały rozpoczynają się o godzinie 10 rano. Myślę, że mniej więcej 4 godzinki będziemy grać, a następnie troszeczkę przerwy i od godziny 16 rozpoczynamy mecze półfinałowe. Z całą pewnością będzie co oglądać. To już jest śmietanka, najlepsi z najlepszych. Tu już nie będzie przypadkowych zawodników na tym etapie rywalizacji. A tymczasem 18-13. No tak, ale mecz tak naprawdę, to jest, nie wiem, czy nie będzie mecz dnia, znaczy drugi mecz dnia, bo już to załatwił nam pierwszy mecz dnia, przegrywając. Bo widzę, że obserwuję ostrotego Merkla. Tak jest. Tak, Arnaud Merkl jest rozstawiony z numerem 3 i jest 17-17. Danilo Bosniuk jest rozstawiony, czy nie? Zaraz tutaj sprawdzę. Merkl wyraźnie zlekceważył Bosniuka 9-16. W tym drugim secie i teraz może się to na nim zemścić, bo on sobie tak pykał troszeczkę. Nie, Bosniuk super zagrał. No, od początku pierwszego setu. Tak jest 18 punkt. No ja uważam, że Bosniuk dobre zawody gra i zagrał od początku tam. Merkl bardziej opanował sytuację w secie pierwszym i ponieważ punktowo gładko wygrał, to może i był jakiś rozluźniony, ale Bosniuk nie oddał tego pierwszego seta za darmo, że tak powiem. O Piotrze, tylko żałuję, tylko tutaj brakuje, abyś w tym momencie powiedział, żałuję, że Państwo tego nie widzą. Tak więc raz jeszcze zapraszamy Państwa bardzo serdecznie tutaj do nas na halę, no bo dzieje się dużo na wszystkich kortach. Chcielibyśmy to wszystko pokazać, ale oczywiście transmisja tylko z jednego kortu. Ale ten kort, mecz obok można obejrzeć na Badminton Europe. Tak jest. Aczkolwiek to już jest sama końcówka, bo tutaj 18-17, tak więc zanim Państwo załączą, to może się już ten mecz zakończyć, tak czy inaczej. Jest to bardzo ciekawy pojedynek Arnaud Merkla z Danile Bosniukiem z Ukrainy. U nas jest 19-17. No, a tam jest 19-18 dla Bosniuka. No, to byłaby szalona niespodzianka. Też byłaby sensacja. Ale dobrze, lubimy sensację. Zdecydowanie. To zresztą Ukraina, jeśli chodzi o te single. Ach, tu Francuz pięknie wszedł na siatkę i mamy lotkę meczową w naszym meczu, proszę Państwa.
Ukraina, jeszcze kończąc wątek, jeśli chodzi o te single, to radzi sobie całkiem nieźle, bo nie możemy zapominać o Marinie Ilińskiej. To jest jedynka turnieju singlistek. No i to jest zawodniczka, która przed momentem pokonała Brytyjkę, dokładnie Angielkę, Abigail Holden, 21-12, 21-16. No tam nie było żadnych wątpliwości, która z zawodniczka jest. Ale zaraz się Merdy wybronił, ale trochę lepszą. To Bosniak na własne życzenie przegrał. To tu u nas się u nas kończy. Koniec, tak jest, 21-16. Zikel Rosji wygrywają z parą Gupta z Stolwood 21-16, 21-18. My za chwilę wracamy na mecz naszych zawodniczek. To będzie taka wisienka na torcie dzisiejszej rywalizacji i liczymy na to, że uda nam się przynajmniej jeden team wprowadzić do rozgrywek ćwierćfinałowych. Do usłyszenia za chwileczkę.